Jakob i Wilhelm Grimm, Pan Grubas. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Była raz kurka i był raz kogucik, które chciały razem odbyć pewną podróż. W tym celu kogucik zbudował ładny powozik o czterech czerwonych kółkach i zaprzągł go w cztery myszki. Kurka wsiadła do środka z kogucikiem i pojechali sobie razem. Niebawem w drodze nawinął im się kot, który rzekł: Dokąd jedziecie? Kogucik mu na to. Nasza kolasa toczy się aż do domu imci pana Grubasa. Byście mnie ze sobą, rzecze kot. Kogut odparł: Z całą chęcią. Siądź sobie z tyłu, bo z przodu mógłbyś wypaść. A uważaj przy tym kocie, byś czerwonych moich kółek nie umazał w błocie. Wy, kółeczka, świszczcie, wy, myszątka gwiszczcie, i niech się toczy kolasa, hen aż do domu imci pana Grubasa. Potem natknęli się na kamień młyński. Potem na jajko, na kaczkę. Na szpilkę i w końcu na igłę, a wszystko to wsiadło do powozika i pojechało razem. Gdy jednak przyjechali do domu pana Grubasa, pan Grubas był nieobecny. Myszki odprowadziły powozik na gumno, kura z kogutkiem skoczyły na grzędę, kot umieścił się na piecyku, kaczka na kuble studziennym, jajko wtuliło się w ręcznik, szpilka utkwiła w poduszce fotela, igła skoczyła na środek pościeli łóżka, a kamień młyński położył się przy drzwiach. Gdy pan Grubas przyszedł do domu, Udał się do komina, bo chciał rozniecić ogień, ale kot cisnął mu w twarz pełno popiołu. Pobiegł do kuchni i chciał się obmyć, ale tam kaczka twarz mu opryskała wodą. Chciał się obetrzeć ręcznikiem, ale natknął się na jajko, stłukł je i osmarował sobie oczy żółtkiem. Chciał odpocząć i usiadł na fotelu, ale go szpilka ukłuła. Wpadł w gniew i rzucił się na łóżko. Gdy jednak ułożył głowę na poduszce, igła go tak zadrasnęła, że krzyknął z bólu i wściekły chciał wybiec z domu. Zaledwie jednak zbliżył się do wyjścia, skoczył nań kamień młyński i zabił go. Pan Grubas musiał być jednak bardzo złym człowiekiem czytał Wiktor Korzeniewski.